Paweł Żuchowski, witam serdecznie z Przedmiejego Domu. To tutaj odbywa się dzisiaj protest młodych ludzi z okolicznych szkół waszyngtońskich, którzy przyszli zaprotestować przeciwko temu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Oni pytają, czy będą następnymi ofiarami zabójstw masowych, zabójstw w szkołach, tak jak to było w szkole na Florydzie. Uważają, że najwyższy czas, aby Donald Trump zmienił prawo i by broń była zakazana, by broń, zwłaszcza ta automatyczna, była zakazana, by nikt nie mógł więcej dokonać takiej masakry, jak w szkole na Florydzie. Shame on you! 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 Do tego protestu przyłączają się również mieszkańcy Waszyngtonu, którzy znaleźli się tutaj przed Białym Domem akurat przypadkowo. Przechodzili gdzieś lub usłyszeli o tym proteście w radiu czy też w telewizji. What do I think will happen after this? Well, nothing. Co ja sądzę, co się wydarzy? Nic. Dlaczego? Ponieważ jest milion powodów, ponieważ kongres w tej chwili jest tak spolaryzowany przez wielu, którzy nie są w stanie dojść do porozumienia w żadnej sprawie. Podobne protesty odbywały się w ostatnich dniach w wielu amerykańskich miastach. Tysiące oburzonych uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców stanu Floryda demonstrowały na przykład w sobotę w wielu miastach tego stanu, domagając się od kongresu podjęcia niezwłocznie prac nad ustawą o kontroli broni palnej. Była to reakcja właśnie na masakrę w szkole w Parkland niedaleko Miami, w której zginęło 17 uczniów i nauczycieli. Uczennica Emma Gonzalez wezwała polityków, aby nie przyjmowali wsparcia finansowego od wpływowego Krajowego Stowarzyszenia do Spraw Broni Palnej. Niech spadnie na was hańba, krzyczała do uczestników demonstracji, a ci powtarzali jej słowa. Tu dziś słychać podobne głosy. Młodzi proszą amerykańskich polityków, aby w końcu ci zmienili prawo. Przypominają, że oni też mają prawo głosu i będą brali udział w najbliższych wyborach, czy to do kongresu, czy także w wyborach prezydenckich. W ten sposób chcą podkreślić, że politycy powinni brać pod uwagę także ich głos. Shame on you! Shame on you! Takie protesty mają odbywać się w całych Stanach w najbliższym czasie. Młodzież ze szkół zapowiedziała już m.in. protest przed amerykańskimi placówkami, a także zapowiedziała wielki marsz na Waszyngton. Młodzi uważają, że tylko w ten sposób mogą zwrócić uwagę amerykańskim politykom na to, że najwyższa pora, aby coś zrobić z bronią w Stanach Zjednoczonych, aby oni mogli w szkołach czuć się bezpiecznie. Z Przedbiałego Domu Paweł Żuchowski, RMF FM.